Pogodno i Łękno to plejada niemal wszystkich architektonicznych stylów i inspiracji. Mariaż pieniędzy i fantazji, tęsknot i zepsucia. Obiekty często są eklektyczne, co oznacza, że łączą style, ale są i te, o których jednoznacznie możemy powiedzieć, jaki styl uosabiają. Ruszajmy. Neogotyk, i to angielski. Mocne zagranie jak na początek, bowiem w domu tym mieszkał kapitan Laota, człowiek morza i architektura z wysp. Charakterystyczne są dla niej blanki, czyli zęby na dachu i wieży, narożne wieżyczki i imitująca gotyckie mazwerki stolarka okienna. Neogotyk wybrał też na styl swojego domu dyrektor więzienia i stworzył to miejsce, które pewnie oddawało jego ducha i fascynację. Neorenesans. No i tu znowu żart historii. Bo jedne z najbardziej okazałych domów dzielnicy tworzonej przez Kwistorpa należały do handlarzy wódką, winami czy nalewkami. Tak było i w tym przypadku. Neorenesans na fasadzie rozpoznamy na przykład po fragmencie krużganku. Krużganku oświaty. Jak to w szkole, która dziś się tu mieści. Neoklasycyzm znowu chwalił to, co klasycznie piękne i co kochał też doktor Wigna i jego żona. W posagu wniosła dom, dzisiejszą willę Astoria. On był dyrektorem szpitala na Pomorzanach. Kiedy rozbudowujący się Szczecin zaczął im przeszkadzać, zbudowali kolejny, niemal identyczny dom. A kiedy i ten nie spełnia oczekiwań, budują trzeci, prawie identyczny, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego w Brzuskach. Dziś to Pałac Manowce, zdobywca głównej nagrody w konkursie na najpiękniejsze miejsce ślubne w Europie. Eklektyzm to połączenie stylów, które świetnie pokazał Lenz, tworząc w ciągu roku swoją willę. Znajdziemy w niej elementy naśladujące operę paryską, zamek w Poczdamie, drezdeńską willę Roza, ale także zabytkowy centralny odkurzacz. Willa czeka na was. Można ją zwiedzać i choć przez chwilę poczuć się jak szczecinianin z przełomu wieków. Modernizm świetnie uosabia kościół przy Królowej Korony Polskiej. Proste, ciosane kształty, bez zbędnych ozdób. Kiedy zaczynano go budować, żył jeszcze Martin. I tym właśnie bywa architektura. Pocztówką z przeszłości, którą mamy szansę przekazać dalej. Tym jest zresztą świat, a my mamy szansę dopisać literę, czasem zdanie w jego historii. Zadbajmy, żeby miało sens i ktoś kiedyś dobrze je wspominał.